Tak? Potrzebujesz czegoś? Potrzebujesz czegoś? Tak? Potrzebujesz czegoś? Zanim mój ojciec dostał obsesji na punkcie tego proroctwa, matka i ja spędzałyśmy razem sporo czasu. Bardzo lubiła swój ogród alchemiczny na zamkowym dziedzińcu. Sporo mnie nauczyła na temat hodowania dobrej jakości odczynników. Jak najlepsze przyjaciółki. Nigdy przed nią niczego nie ukrywałam. To było bardzo nagłe. Jednego dnia byliśmy normalną rodziną, a następnego nie sposób było rozpoznać w nich ludzi, którymi wcześniej byli. Gdy próbowałam odwiedzać moją matkę w ogrodzie, szybko mnie przeganiała, twierdząc, że nie ma dla mnie czasu. Ogród musiał mieć z tym coś wspólnego. Mam nadzieję, że znajdziemy tam wskazówkę co do tego, gdzie się udała. W porządku, zobaczmy, co tam masz. Nie mogę się doczekać, żeby znów zobaczyć dwór. Tak, tuż za zakrętem. Zamek stąd wygląda na taki duży. To znaczy, jest duży, ale stąd wydaje się jeszcze większy. Nie wydawało mi się, że coś słyszę.
Tak? Potrzebujesz czegoś? Co tam jest? No i nie wydawało mi się, że... Stara cysterna z wodą. Były takie dni, że pachniała... Cóż, ciesz się, że cię wtedy tu nie było. Tak? Potrzebujesz czegoś? Tam jest. No i nie wydawało mi się, że coś się słyszy. Tak? Potrzebujesz czegoś?
Tak? Potrzebujesz czegoś? Tak? Potrzebujesz czegoś? Skręć w lewo. To jedno z tych podwójnych zabezpieczeń, które mój ojciec wymyślił, gdy dopadła go paranoja. Jeśli podążymy za tą ścieżką, znajdziemy drugi przycisk. A ty tu skąd? Potrzebujesz czegoś? Tak?
Potrzebujesz czegoś? Tak? Potrzebujesz czegoś? Potrzebujesz czegoś? Tędy można dojść na dziedziniec, przez te drzwi. Jesteśmy na dziedzińcu. O nie. Co się tutaj stało? Wszystko zostało zniszczone. Całe to miejsce wygląda na... cóż, na martwe. Zupełnie jakby nikt nie postawił tu stopy od wieków. Kiedyś prowadziły do wielkiej sali zamkowej. Wygląda na to, że mój ojciec kazał je zamknąć. Często spacerowaliśmy tutaj po wieczornych posiłkach. Kiedyś było tu pięknie. To był ogród mojej matki. On... Czy wiesz, jak piękne potrafi być coś, kiedy przez setki lat zajmuje się tym prawdziwy mistrz? Ona nie chciałaby zobaczyć tego w takim stanie. Zaczekaj. Coś jest nie tak z tym zegarem księżycowym. Brakuje kilku pieczęci, a tarcza jest przekrzywiona. Nawet nie przyszło mi do głowy, że te pieczęcie można zdjąć. Może moja matka próbuje nam coś powiedzieć? Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest coś nie tak. Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest coś nie tak.
Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest coś nie tak. Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest coś nie tak. Mówię ci, z tym zegarem księżycowym jest coś nie tak. Bardzo sprytnie, matko. Bardzo sprytnie. Nigdy wcześniej nie dane mi było odwiedzić tych tuneli, ale założę się, że biegną one pod dziedzińcem wprost do ruin wieży. Cóż, przynajmniej się zbliżamy. Chodźmy. Zbliżamy się, jestem pewna. Nigdy wcześniej nie widziałam tej części zamku. Uważaj. Nie wiem, na co możemy się tu natknąć. Zbliżamy się, jestem pewna. Zbliżamy się, jestem pewna. Zbliżamy się, jestem pewna. A ty to co? Masz nauczkę. Ty to skąd? Postanowione. Kto tam jest?
wiem, że gdzieś tu jesteś. Tam jest. No i nie wydawało mi się, że coś słyszę. Postanowione. Kto tam jest? Masz nauczkę. Zbliżamy się, jestem pewna. Ty to skąd? Zbliżamy się, jestem pewna. Kto tam jest? Kto tam jest? Nie wydawało mi się. Thank you.
Sonia! Zbliżamy się, jestem pewna. Zbliżamy się, jestem pewna. Zbliżamy się. Nie wydaje mi się, byśmy już dotarli na górę. Ani chybi gdzieś tu ukryto. Przejście. Zbliżamy się, jestem pewna. Przestaje mi udowadniać, że nie doceniam jej sprytu.
Spójrz na to miejsce. To musi być to. Należało się spodziewać, że parała się nekromancją. W końcu nauczyła mnie wszystkiego, co umiem. Nie przyszło mi do głowy, że będzie tak przygotowana. Spójrz na to wszystko. Musiała spędzić całe lata na zbieraniu tych składników. A to co? Nie wiem, o co chodzi z tym okręgiem, ale na pewno o coś. Rozejrzymy się po okolicy. Musi być tu coś, co powie nam, dokąd poszła. Moja matka była bardzo skrupulatna w swoich badaniach. Jeśli znajdziemy jej notatki, być może odszukamy w nich jakieś wskazówki. Nigdy żadnego nie widziałam. Matka miała smykałkę do magicznych tworów. Nie w tym sensie. Uważała, że są fascynujące. Nawet nie miałam pojęcia o istnieniu jej laboratorium. W swojej pracowni miała zestaw alchemiczny, który nie mógł się jednak równać z tym, co jest tutaj. Patrząc na tę aparaturę i materiały, wygląda mi na to, że próbowała nauczyć się nekromancji. Nie wiem, z pewnością niedługowieczność. Dla wampira byłaby to strata czasu. Nie ma o czym opowiadać. Znasz już obsesję mojego ojca. Moja matka nie jest wiele lepsza, ale o tym przekonasz się wkrótce. Mój ojciec... Nie bardzo. Spędzałam wiele czasu z moją matką, ale ona widziała we mnie podopieczną, a nie córkę. A co z tobą? Jacy byli twoi rodzice? Wiem, co czujesz. To jest... Wiem, że to nie to samo, ale ja też byłam dość samotnym dzieckiem. Już nie. Lepiej... po prostu idźmy. Szukaj jej notatek. Zapewne prowadziła dziennik lub coś w tym stylu. Poszczęściło ci się?
Naprawdę? Pozwól, że je obejrzę. Wiem tylko tyle, ile mi powiedziała. Miała teorię na temat klejnotów dusz. Zużyte dusze nie znikają z nich od tak, ale trafiają do kopca dusz. Kopiec dusz zamieszkują bardzo potężne istoty. Nekromanci wysyłają im dusze, a w zamian otrzymują moce. Moja matka spędziła dużo czasu, by się z nimi skontaktować i odbyć bezpośrednią podróż do kopca dusz. Krąg na środku pomieszczenia z pewnością jest jakiegoś rodzaju portalem. Jeśli dobrze to odczytuję, zapisano tutaj formułę, która pozwoli nam bezpiecznie dostać się do kopca dusz. Kilka odłamków klejnotów dusz, dobrze zmieloną mączkę kostną, a także większą ilość oczyszczonych soli pustki. Ach, cholera. Będziemy potrzebować również próbki jej krwi. Gdyby udało się nam ją zdobyć, nie byłoby przecież w ogóle potrzeby robienia tego wszystkiego. Dobry pomysł. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Pomyłki w przypadku tych portali potrafią być makabryczne. Ale dość już tego. Do dzieła. Jak najbardziej. Matka miała mnóstwo takich materiałów w swoim laboratorium. Trzeba tylko je znaleźć. Masz trudności ze znalezieniem tych składników? Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Kopiec dusz jest maleńkim wycinkiem otchłani, Królestwa Dedr. Rządzą nim niewidzialne istoty, znane jako idealni mistrzowie. Szczerze, nie wiem. Jednak nekromantów zawsze interesują dusze. Pewnie o to chodziło. Nikt tak naprawdę nie wie. O ile mi wiadomo, nikt, kto ich spotkał, nie wrócił do Tamriel, by o tym opowiedzieć. Czytałam historię. Historię głupców, którym udało się porozumieć z nimi. W zamian za duszę idealni mistrzowie dają moce przyzywania zmarłych. To czysto biznesowy układ. Ponieważ większość tych historii kończy się wykiwaniem przez idealnych mistrzów nekromantów, którzy kończą martwi albo pragną umrzeć. Po prostu umieść wszystkie składniki w naczyniu. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe.
Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu. I daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Po prostu umieść wszystkie składniki w naczyniu. Umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Po prostu umieść wszystkie składniki w naczyniu.
umieść składniki w naczyniu i daj mi znać, kiedy wszystko będzie gotowe. Czyli teraz wszystko zależy ode mnie. Możemy zaczynać? Nie mam pewności, co to coś zrobi, kiedy dodam mojej krwi. Dobrze, spróbujmy. Na krew moich przodków. Naprawdę jej się udało. Stworzyła portal do kopca dusz. Niesamowite. Nic ci nie jest? To wyglądało boleśnie. Teraz, gdy tak o tym myślę, powinnam była to przewidzieć. Przepraszam. Trudno to opisać. Kopiec dusz jest... cóż... głodny, z braku lepszego słowa. Próbuje wyssać twoją esencję życiową w ramach zapłaty. Myślę, że jest jakiś sposób, ale chyba ci się nie spodoba. Wampirów nie zalicza się do żywych. Prawdopodobnie mogę wejść tam bez żadnego problemu. Zgaduję, że nie jest to twój pierwszy wybór. Możliwe. Możemy zapłacić my to w inny sposób. To żąda duszy, więc damy mu duszę. Twoją. Matka nauczyła mnie kilku sztuczek. Jestem w stanie częściowo spętać twoją duszę i zaoferować klejnot idealnym mistrzom. Może to wystarczy, żeby ich zadowolić. Osłabiłoby cię to nieco podczas podróży przez kopiec dusz, ale jak już będziemy w środku, może uda się coś na to zaradzić. Może. Przykro mi. Chciałabym znać inny sposób, który byłby dla ciebie łatwiejszy. Wiedz tylko, że niezależnie od tego, jaką wybierzesz ścieżkę, nie przestanę o tobie dobrze myśleć. Niektóre rzeczy po prostu trzeba zrobić. Wiem to lepiej niż ktokolwiek inny. Udało ci się już podjąć decyzję? Na pewno? Mogę to zrobić, ale lepiej dobrze się zastanów. Zachowasz swą śmiertelną powłokę, lecz w kopcu dusz będzie ona słabsza. To dla ciebie niełatwe, wiem. Mam nadzieję, że mi ufasz. Nigdy by mi przez myśl nie przeszło, żeby cię skrzywdzić. Dziękuję. Nie traćmy więc czasu. Postaram się, żeby ból był jak najmniejszy. Nie ruszaj się. Chodźmy. Moja matka musi czekać po drugiej stronie tego czegoś. Chodźmy. Moja matka musi czekać po drugiej stronie tego czegoś. Chodźmy. Moja matka musi czekać po drugiej stronie tego czegoś. Słyszałam historię o kopcu dusz, ale wydawało mi się, że nigdy nie ujrzę go na własne oczy. Jak dotąd, to miejsce jest dokładnie takie, jak w moich wyobrażeniach.
Jak mogli mnie tak oszukać? Jakby należność do nadwornych czarodziejów Remana nic nie znaczyła. Nie zatrzymujmy się. Mam wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Spójrz na niebo. Co to za miejsce? Spójrz tylko. Nie wyobrażam sobie, by ktoś chciał przychodzić tu dobrowolnie. Moja matka musiała być przerażona. Nie doskwiera mi już głód ani znużenie. Nie czuję nic prócz samotności. Musisz mi pomóc odnaleźć Arwaka. Nie zasłużył na to, żeby skończyć w takim miejscu. Arwak, mój konie. Razem przybyliśmy do tego koszmarnego miejsca. Zaatakowały nas potwory, więc nakazałem mu uciekać. Proszę, to takie wierne zwierzę, a ucieka już tak długo. Musisz go ocalić. To miejsce cię odmieni. Arwak? Arwak, gdzie jesteś? Arwak, proszę cię, wróć! Wróć do mnie! Można by pomyśleć, że wampir czułby się tutaj jak w domu, ale byłoby to błędne założenie. Jak najszybciej odszukajmy moją matkę i wynośmy się stąd. Nie, ale nie ma mowy, by zostawiła go w Tamriel. Chciała, by znalazł się z dala od mojego ojca. Nie potrafię wyobrazić sobie lepszego miejsca. Potem dowiemy się, gdzie go ukryła. O ile wciąż żyje. To znaczy tak jak wcześniej. Albo jak teraz. Albo... wiesz, o co mi chodzi. Zapewne by uniknąć tego, co mój ojciec zrobiłby jej, gdyby dostał ją w swoje ręce. A może miała zamiar wrócić, ale utknęła tutaj. Nie dowiemy się, dopóki jej nie znajdziemy.
to robią. Wszystko, co Potyma ode mnie usłyszała, to, że wygląda grubo w tej sukni. Któż mógł wiedzieć? Serana! To naprawdę ty? Własnym oczom nie wierzę. Jak dostaniemy się do środka? Musimy porozmawiać. Serano, co tutaj robisz? Gdzie twój ojciec? On nie wie, że tu jesteśmy. Nie ma czasu na wyjaśnienia. Najwyraźniej poniosłam porażkę. Harkon znalazł sposób na odcyfrowanie proroctwa, czyż nie? Nie, nie rozumiesz. Jesteśmy tu, by go powstrzymać, by wszystko naprawić. Chwileczkę. Sprowadzasz tutaj obcą osobę? Odjęło ci rozum? Nie ma mowy. Ty. Podejdź. Porozmawiamy. Jak więc doszło do tego, że łowca wampirów towarzyszy mojej córce? Ból sprawia mi myśl, że będziesz podróżować z Seraną w przebraniu jej obrońcy, chcąc mnie dopaść. Wspaniale. Serana twierdzi, że służysz jej jako strażnik, chociaż wydajesz się kierować chciwością. Widzę, że moja córka wciąż jest naiwna jak zawsze. Serana poświęciła wszystko, by uniemożliwić Harkonowi wypełnienie słów proroctwa. Wydawało mi się, że ci to wyjaśniła. Myślisz, że miałabym tupet zamknąć swoją własną córkę w tym grobowcu tylko po to, by chronić prastary zwój? Zwoje to tylko środek do celu.
Kluczem do tyranii Słońca jest właśnie Serana. Gdy uciekłam z zamku Volkihar, miałam ze sobą dwa prastare zwoje. Zwój, który, jak mniemam, udało ci się znaleźć wraz z Seraną, mówi o Aurielu i jego magicznej broni, łuku Auriela. Drugi zwój twierdzi, że krew córy mroźnego azylu oślepi smoka. Podobnie jak ja, Serana była kiedyś człowiekiem. Byliśmy wtedy oddanymi wyznawcami Lorda Molagbala. Tradycja nakazuje złożyć kobiety w ofierze Molagbalowi w dniu jego przywołania. Mało która to przeżywa. Pozostałe stają się jednak pełnej krwi wampirzycami. Nazywamy je wtedy córami mroźnego azylu. Widzę, że zaczynasz rozumieć, dlaczego chciałam chronić Seranę i dlaczego trzymałam drugi prastary zwój tak daleko od niej, jak to możliwe. Gdyby Harkon zdobył łuk Auriela, a krew Serany została wykorzystana, by zbrukać ten oręż, proroctwo tyranii Słońca zostałoby wypełnione. W jego oczach umierałaby dla dobra wszystkich wampirów. Jak niby zamierzasz go powstrzymać? Słuchasz mnie w ogóle? Tak jak Serana, jestem wampirem czystej krwi. Moja obecność w Tamriel jest tak niebezpieczna jak jej. Nic cię nie obchodzi, Serana, ani nasza trudna sytuacja. Gdy za podszeptem serca stajesz się łowcą wampirów, pozostajesz nim, nawet jeśli dołączasz do naszej rodziny, by przetrwać w kopcu dusz. Jesteś tu, bo według twego rozumu jesteśmy potworami. Złymi istotami, które trzeba zniszczyć. Serana? Ta obca sprzymierzyła się z tymi, którzy na nas polują i nas zabijają. A ja mam jej cię powierzyć? Ta obca w ciągu naszej krótkiej znajomości zrobiła dla mnie więcej niż ty w ciągu stulecia. Jak śmiesz? Poświęciłam wszystko, żeby chronić cię przed tym fanatykiem, którego nazywasz ojcem. Tak, jest fanatykiem. Zmienił się. Ale to wciąż mój ojciec. Dlaczego tego nie rozumiesz? Och, Serano, gdybyś tylko otworzyła oczy. W chwili, gdy twój ojciec pozna twoją rolę w proroctwie i dowie się, że potrzebuje twojej krwi, znajdziesz się w ogromnym niebezpieczeństwie. Więc żeby mnie chronić, lepiej było odciąć mnie od wszystkiego, na czym mi zależało? Nigdy nie spytałaś mnie, czy zamknięcie mnie w krypcie będzie najlepszym rozwiązaniem, tylko oczekiwałaś, że ślepo za tobą podążę. Oboje mieliście obsesję na punkcie swoich spraw. Wasze motywacje mogły być inne, ale ostatecznie dla ciebie też jestem wciąż tylko pionkiem. Chcę, byśmy znów byli rodziną, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe. Może nie zasługujemy na takie szczęście. Może nie jest ono nam przeznaczone. Ale musimy go powstrzymać, zanim będzie za późno. A do tego będziemy potrzebować prastarego zwoju. Przykro mi, Serano. Nie wiedziałam. Nie sądziłam. Moja nienawiść do twego ojca dzieli nas już zbyt długo.
Wybacz mi. Jeśli chcesz prastary zwój, to należy do ciebie. Twoje intencje nadal nie są dla mnie jasne, ale dla dobra Serany pomogę ci tak wiele, jak to możliwe. Tak. Chronię go, od kiedy mnie uwięziono. Na szczęście masz możliwość zniszczenia bariery, która otacza te ruiny. Musisz znaleźć najwyższą z kamiennych wież otaczających te ruiny. U ich podstaw czerpana jest na potrzeby bariery energia z nieszczęsnych wygnanych tu dusz. Zniszcz strażników, którzy je chronią, a bariera upadnie. Jeszcze słowem ostrzeżenia. Po kopcu krąży smok, który zwie się Durnevir. Uważaj na niego. Idealni mistrzowie kazali mu nadzorować strażników, więc bez wątpienia zareaguje, jeśli uzna cię za zagrożenie. Podczas twej podróży przez kopiec dusz, twoje ciało się do niego dostroiło. Powiedzmy, że mała cząstka ciebie została usunięta, a powstały w ten sposób ubytek wypełnił pierwiastek kopca dusz. Korzystanie z portalu nie powinno już nastręczać ci żadnych trudności. Harkon marzy o świecie pogrążonym w wiecznej ciemności, gdzie wampir może rozkwitnąć, nie obawiając się tyranii słońca. On nie rozumie tylko, jak wiele uwagi ściągnąłby na nas, gdyby proroctwo się ziściło. Gdyby zapadła wieczna noc, niewielu pogodziłoby się z tym stanem rzeczy. Zebraliby wielkie armie i spróbowali przywrócić naturalny porządek. Głównym celem stałoby się wytropienie i eliminacja wszystkich wampirów. Tak. Właśnie tym sposobem wampiry przetrwały kilka mileniów i tylko tak będą w stanie przetrwać w przyszłości. Gdy wkroczyłam do kopca dusz, chciałam zawrzeć układ z idealnymi mistrzami, opiekunami tego miejsca. Potrzebowałam azylu w kopcu dusz, a w zamian miałam dostarczać idealnym mistrzom dusze, których tak łakną. Gdybym przewidziała, jak wielką wartość będzie mieć dla nich moja własna dusza, nigdy bym tu nie przybyła. Idealni mistrzowie spuścili ze smyczy swoich strażników i posłali ich, by mnie zniszczyli. Na szczęście udało mi się ich powstrzymać i uciec w te ruiny. Niestety tak. Ponieważ strażnicy nie mogli zdobyć mojej duszy, kazali swoim poddanym zbudować barierę, której nie będę w stanie sforsować. Czas nie ma dla mnie znaczenia. W rezultacie nie ma on również znaczenia dla idealnych mistrzów. Można to nazwać ostateczną grą na przeczekanie. Obserwowaliśmy się i czekaliśmy, kto się pierwszy podda. Niewiele wiem na ich temat. To mistyczne istoty, które sprawują władzę nad kopcem dusz, kontrolując każdy jego aspekt, od konstrukcji aż do wyglądu. Cóż... Niektórzy nekromanci uważają, że to krystaliczne konstrukty rozsiane po kopcu dusz. Osobiście uważam, że to coś więcej. Wydaje mi się, że wykraczają poza to, co postrzegamy jako ich cielesną formę.
Być może kiedyś byli bytami cielesnymi, ale najwyraźniej dotarli do punktu, w którym nie potrzebowali już namacalnej obecności. Kanały, przez które idealni mistrzowie mogą przemawiać do swych podwładnych i pożywiać się na swych ofiarach. Słabością idealnych mistrzów jest ich nienasycony głód czystych dusz. To powód istnienia kopca dusz i jedyny argument nekromantów podczas rozmów z nimi. Umiejętność przyzywania potężnych, nieumarłych strażników, podobna do przyzywania Atronacha lub Dedry. Jednak większość nekromantów, którzy są na tyle głupi, by wchodzić w konszachty z idealnymi mistrzami, kończy tutaj, jako zebrane dusze. Uważaj i chroń mą córkę. Zabijmy te strażnicze stworzenia i wracajmy do więzienia. Cieszę się, że tu jesteś. Sama nie dałabym sobie rady.